Dzień dobry, z tej strony Pixel, a to jest kolejny odcinek Sonic 06, tym razem z historii Silvera. I cóż mogę powiedzieć? W ogóle zabawne jest to, że używam ostatnio mojego PSP tylko właśnie dlatego po to, żeby robić sobie backup dla Save 06. Tylko dlatego znowu działam z PSP. Więc przeszliśmy Sonika, przeszliśmy Shadowa, więc teraz pozostał nam tylko jeden. Jeszcze tu mamy boss ataki niby, ale komu by się chciało to przychodzić? Może, nie wiem, na streamie to odpalę czy coś, jak mi się uda zacząć streamować. I cóż, jadymy. Jakbym mógł trafić w przycisk. This world was devastated before I was born. A harsh, bleak place where we live in eternal darkness. Life is a struggle, and people live without hope. How did this happen? No one will answer me directly, but they always point to the flames. They burn away at my world, destroying everything in their path. They come from an eternal life form that we cannot truly defeat. The flames of disaster, known as Iblis. Silver! Blaze, what's wrong? He's appeared again! Kasinka Silvera chyba wydaje mi się, że jest najszybszą w grze, w sensie najszybciej się... to jest chyba najszybsza postać, w którą można już po prostu wejść do gry, a nie, że wiecie, trzeba czekać milion lat na to, aż się... aż zacznie się grać, tak jak w tym przypadku jest Sonic, gdzie dopiero... no, troszeczkę trzeba... sobie poczekać na to, aż cutscenki miną wszystkie. Więc sobie pochodzimy. Aha, to jest Crazy City, więc Silver trochę opowiadał o tym, jak ta przyszłość, że tak powiem, stanęła się. Jak to się stało, że tu jest tak dramat. To przez płomienie. No i teraz po prostu idziemy walczyć z Iblisem. Tak od razu. Historia Silvera się nie pierdzieli od razu. Jeden poziom i już od razu walczymy z Iblisem. I oczywiście będę tu używał glitchy, bo Silver jest akurat... powiedziałbym, że gdyby nie fakt, że Sonic ma te klejnoty, to powiedziałbym, że jest najbardziej zgliczowaną postacią. Ale no, Sonic ma klejnoty, więc... Niestety on to wygrywa, jeśli chodzi o zgliczowaność postaci. Zgliczowaność. Ale no, Silver, jak możecie zauważyć, jego gameplay skupia się właśnie na telekinezie. Niby w tym uniwersum jest to nazywane psychokinetic, czyli psychokinezja, można tak to chyba nazwać. I no, to jest ciekawe, powiedziałbym bardzo. Wiesz, w sumie po co się męczę z tym, mogę zrobić tak po prostu. Wow. Więc no, tak to w zasadzie gameplay Silvera wygląda. Trochę się pochodzi, jakiś tam pad będzie, żeby przywołać różne rzeczy telekinezą i w zasadzie to tyle. A nie no, bardzo lubię gameplay Silvera, bo nawet jak się glitchuje, to trzeba po prostu z nim dużo myśleć, co trzeba zrobić, jak coś ustawić i można dużo kombinować z nim. Podczas gdy z innymi to jest w zasadzie tak, że jest jeden sposób, żeby zrobić to i tyle. I w sumie tyle, a z Silverem to można sobie pokombinować różne rzeczy. Jest dużo w nim improwizacji, mogę tak to powiedzieć. To jest... na medalu. A szkoda. Więc ogólnie można niby tu z początku poziomu już przejść i to dużo krócej zajmuje, ale
stwierdziłem, że na Let's Play aż takich glitchy używać nie będę, bo jednak jakby ideą Let's Play jest trochę, żeby pokazać całą grę, a no wiecie, jak się skipuje połowę poziomu, to nie jest to za bardzo pokazanie całej gry, co nie? W ogóle dzisiaj, jak to nagrywam, to jest Prima Aprilis, czyli święto gier, które chcielibyście, żeby wyszły i zostają zapowiedziane i nigdy nie wychodzą, bo to tylko był żart. Szczerze nie lubię tego święta. Znaczy, w zasadzie to jest przez właśnie ten fakt tego, że no... deweloperzy wiedzą, jakie ludzie gry chcą, zapowiadają je, robią szał, a później to był tylko żart, nic nie wydajemy, głupie. Uratowane. Easy mówię. Jak to się robiło? Aha, no tak. Blaze ma spin dash, homing attack z Unleashed. To teraz już wiem, jaka była inspiracja dla homing attacku w Unleashed. Do tego upośledzonego. Popatrzyli na Blaze, o tak, Blaze to jest po prostu zarąbista postać i dlatego jej homing attack damy tutaj. Coś mi się wydaje, że pominąłem. A no tak, bo ona ma double jump, zapomniałem kompletnie o tym. Czasem zapominam, że właśnie Blaze i Amy mają double jump i mam takie, what, co się dzieje właśnie. A i w ogóle, biorąc pod uwagę, że YouTube jest upośledzony i nie mogę za bardzo teraz zdawać postów w mojej karcie community, to mogę tylko tak się porozumieć, że tak powiem, z wami filmami. Otóż ten film będzie po Prima Aprilis, więc już mogę to powiedzieć tak autentycznie, że dołączyłem do Crow's Eye Batsu i tam są... To jest po prostu dla tych, co nie wiedzą, to jest taka, można powiedzieć, grupa i no, razem nagrywamy gierki. I wleciał właśnie w Prima Aprilis jeden odcinek ze mną z Bugs Bunny Lost in Time i prowadzę go z Michałem, z Pomidorkiem, więc jak wiecie, jak chcecie, to możecie obejrzeć. Link będzie w opisie i tyle, po prostu. O, wezmę sobie Invincibility, po czym by nie. Easy. Easy wszystko jest teraz. Mogę w sumie zrobić coś takiego, czy mi się to teraz uda? Tak, uda mi się. Ja nie spodziewałem się tego spadnięcia, tak szczerze, i dlatego trochę spanikowałem, ale dobra. 5 minut, easy. Nie mogę aktywować tutaj. No cóż, trudno. Dobra, tam. A, błagam. Albo S. S, easy, kurde! 90 punktów mnie uratowało. Te 90 punktów mnie uratowało. Dobrze. Tak ma właśnie być, kurde. Ale tu mam echo teraz. Zwykle nie mam złożonego łóżka podczas nagrywania tego, żeby wyeliminować właśnie echo. A dzisiaj tak się złożyło, że musiałem je złożyć, więc teraz jest troszeczkę echo, za co przepraszam. Ale mam nadzieję, że to nie jest za bardzo przeszkadza, albo nie będzie aż tak tego słychać bardzo. Walka z Iblisem. Z pierwszym Iblisem. Znaczy pierwszym, no. Z
tym normalnym, o, może tak to nazwę, z tym normalnym, to jest, można powiedzieć, taki defaultowy look Lisa. Syk. Już pierwszy raz został. No i easy. Au. Nie tak miało wyglądać? Kurde, ale weź się nie ruszaj. Oh. Ha! No sz... No Silver! Byłoby mi, jakbyś celował w głowę. You should have gone for the head. Come on. Mate, kurde. Easy. No. Ten boss jest łatwy, tylko jak Silver chce w niego trafić. Come on. Połowa życia. Nie! Kurde, bele. Masz. No. Nie. O, tu mnie nie trafi, ale fajnie. Come on, Silver! Do jasnych chłopie. Ała, znowu dostałem. W dupę. O, a teraz to jest tylko pan z lawy. Przypomina mi trochę Carnage'a z Spider-Mana na PS1. Ała, pali w pupę. Chili dogy. Mogę w niego sobie palnąć? O, jest coś. O. No nie! Jest to coś jeszcze? Come on! To, tu nie będzie eski. Cyk, koniec. Come on! To było ustawione wszystko. To było wszystko ustawione, żebym eski nie mógł zdobyć. To wszystko było ustawione, żebym eski nie mógł zdobyć, a i tak ją zdobyłem. No i to ja rozumiem w takim wypadku, no kurde no. To ja właśnie rozumiem. Looks like we stopped it for now. But it'll just rise up from its ashes again. What's the point of all this? It'll never end. Calm down, Silver. Then tell me what we should do. How can we completely destroy Iblis? By knowing the truth, of course. Just as a flower comes from a seed, or a chicken comes from an egg, everything has an origin. You need to find the being originally responsible for this catastrophe. Is that really the answer to our problem? Tell me, do you know who it is?
To fix this present timeline, you need to change the past. But that's impossible! With my help, you can. Because I have the power to travel through time. No way! In order to change the past, you must eliminate the individual who has awakened Iblis, the Iblis Trigger. If I eliminate that guy, will our world be saved? The day of disaster. Here are my records of this event. This was when Iblis was freed and his flames were released into the world. And you have this person to blame. I see it! So that blue hedgehog's the Iblis Trigger? Blue Hedgehog. I'll send us back in time to the point when the Iblis Trigger was alive. Where am I? Blaze? Blaze! I guess we all got separated. This is so unbelievable. Now, I must fight for the future. Więc dobra, tak to wygląda, że Mephiles powiedział Silverowi, że dobra, jeśli chcesz uratować swoją przyszłość, chodź ze mną. Wyjaśnił mu, że... Iblis Trigger, czyli Sonic, jest sprawą tego, jak wygląda teraz, no, Crisis City. I przeniósł wszystkich w przeszłość, w sensie Mephiles i... Pele the Beloved Dog. Okej. No i tu jesteśmy, no i teraz Silver musi pokonać Iblis Triggera, czyli Sonica, i odzyskać dobro. Nie wiem, chciałem, żeby to jakoś fajnie zabrzmiało, ale nie wyszło. Więc przejdziemy się do Vendora, żeby zobaczyć, czy coś mam do kupienia. I... mamy. Allows you to use hold smash, so you throw what you have, okay, we have a single throw. Okay. Power Blaze Red. Spoko. Naprawdę jedyne, co nas interesuje z Silverem, to jest trochę później, jeśli chodzi o upgrade, bo będzie nam pozwalał robić dash w powietrzu, który jest dużo szybszy niż chodzenie normalne. Bo Silver, jak widzicie, jest bardzo powolny. I to będzie problem, który się długo będzie pojawiał. I oryginalnie tak nie miało być. Oryginalnie Silver miał mieć upgrade'y, które pozwoliłyby mu... które pozwoliłyby mu być szybszym, ale no niestety tak się nie stało. I ogólnie z tego, co pamiętam, to... powinniśmy się jakoś dostać chyba do Dusty Desert, czyli...
Winem iść ta. Ten gość ma misję, ale ja nie chcę misji przyjmować. Jestem zaleniwy. O, z tym gościem pogadamy, bo on ma pomarańczowe, a pomarańczowi dają nam dobrą informację. Czyli idziemy do tej jaskini, bo nic tam nie ma niby suspicious, więc chodzimy tam, gdzie jest suspicious. Cyk, cyk. A, czyli nie ma tu jednak nic. Ale mogę Silver. Mogę zdobyć medal, I guess. Skoro tu już jestem, to co mi szkodzi? no i dobra. Idziemy dalej. Boże, to będzie takie nudne z Silverem po prostu wszędzie łazić. Oczywiście poza faktem, że... Coś chciałem powiedzieć. A, chyba jednak nie tam mam iść. Tam nikogo nie ma, co nie? Ha! To prezentuje mały Dzięki, Silver. Wiecie co? Zginiemy, bo nie chcemy się tam wracać. Już zginięcie jest szybsze. Dobra. Okej. Nie pamiętam Silvera. Dawno nie grałem w historię Silvera. Jakby strzygał łatkę na mnie, to jest okej, dobra. No, może do rzeki w takim wypadku. Rzeka to mi się wydaje, że mogłoby być dobrym punktem. Zapomniałem już, jak to się wszystko robi w tej historii. Rzadko w nią gram od początku, no... Przezwidzicie przez co. Granie od początku z Silverem jest okropne po prostu. I... O, czyli jednak tu. Okej. Może uda mi się zrobić jeden trik. Okej. Więc... Nie użyję tego. Kurde. Chciałem zaszpanować, wyszło. Jeszcze raz to spróbuję zrobić. Easy.